Oto recenzja gry Mroczny Zamek w 60 sekund. Zajrzyjmy do środka, a tam super insert mieszczący zawartość gry, a w nim instrukcja. Karta rozpoczęcia rozgrywki, karty bohaterów, karty bossów, karty rozdziałów, kości postaci, kości rozdziałów, karty pomocy, jak masz problem z tak łatwą grą, karty przedmiotów oraz notes i ołówek, bo jesteś tak biedny, że nie masz na papier i ołówek. Wybieramy postacie dla gry dwuosobowej, w tej grze będzie mnich i kucharka. Symbole oznaczają gwiazdka, mądrość, pionka, siła, oko, przebiegłość, a kreski oznaczają liczbę danych symboli na kostce. Przygotujmy rozgrywkę, kładąc kartę bossa. Odłóżmy 15 kart rozdziałów oraz kartę początkową. Pamiętajmy o naszym notesie i zapisywaniu liczby punktów życia dla postaci. W grze dwuosobowej będzie to 18. Przygotujmy karty przedmiotów i kości i możemy zaczynać. Odsłaniamy kartę początkową, a na karcie początkowej czytamy historię i wykonujemy akcję. W tym przypadku dobieramy dwie karty, bo tylu jest uciekinierów. Bierzemy karty, dajemy je postaciom i lecimy dalej. No i mamy walkę, czytamy historię, potem zasadę specjalną i wyznaczamy kości, w tym przypadku oczko, mądrość i rzucamy dwoma kośćmi. Bo zbije za dwa, a osoba, która odsłoniła kartę, nie może się bronić i jak wyrzuci dwa symbole, na kości traktowane są jako pojedynczy. W moim przypadku wypadły dwie piąchy. Rzuciłem kościami postaci i mamy mądrość i dwie piąchy. Usuwamy z puli wyrzucone symbole, a mnich obrywa za dwa. Drugi rzut to trzy przebiegłości, więc zabijamy dziada. Za pokonanie bierzemy kartę, o jak smacznie, na zgniłe jabłko. Dajemy je mnichowi, odrzucamy karty i leczymy go. Gramy aż do ostatniej karty, ale boss niech zostanie tajemnicą dla was. Tak wygląda rozgrywka w Mroczny Zamek. Dziękuję za uwagę, zostaw suba, łapkę i nara.